Good cop, bad cop. Bad cop. Dziewczyna zgwałcona w radiowozie domaga się 400 tysięcy dolarów odszkodowania. Oto miasto Tasiujag na północy od Quebecu. Dostać się tu można jedynie skuterem śnieżnym bądź samolotem, więc raczej ciężko też o porządnych policjantów. W 2011 roku 17-latka została aresztowana za zakłócanie porządku publicznego pod wpływem alkoholu. Została skuta i wsadzona do radiowozu, w którym przebywał inny aresztowany mężczyzna. Tym mężczyzną był 24-letni Joe Critic, skazany wcześniej przestępca seksualny. Kiedy policjant rozmawiał z krewnymi kobiety, Critic zaczął dobierać się do skutej bezbronnej dziewczyny. Policja później wsadziła kobietę do celi i zabroniono jej kontaktu z rodziną. Critic przyznał się później do ataku na kobietę i spędził za kratkami 3 lata i 3 miesiące. Teraz kobieta domaga się od miasta odszkodowania w wysokości 400 tysięcy dolarów.